Dzień dobry kochani, dzień dobry świetliki. Mam dzisiaj dla Was temat most incydentów z Neville'a Goddarda. I teraz tak, ja nie za bardzo czuję Neville'a Goddarda. To jakby wolę Zelanda, wolę Tafti, choć oczywiście oni wszyscy mówią o tym samym, tylko każdy inaczej. Ale akurat Neville niekoniecznie mówi do mnie tym językiem, który ja czuję i rozumiem. Natomiast akurat most incydentów, to o czym dzisiaj chcę Wam powiedzieć, to jest moje osobiste doświadczenie sprzed kilku lat. I ono jest tym dla mnie piękniejsze, że tak przyglebiłam, tak mnie przyziemiło i to było dla mnie tak trudne doświadczenie, tak potężny kryzys życiowy, że no teraz już rozumiem, czym jest most incydentów. Jednocześnie jestem bardzo wdzięczna za te doświadczenia, dlatego że ja po prostu dziś wiem, z czym to się je, jak należy do tego podchodzić i że zawsze należy wierzyć w proces. A mój błąd polegał na tym, że ja nie wierzyłam w proces. I oczywiście przeszłam przez most, natomiast potwornie mnie bolało, potwornie wysysało ze mnie energię i prawie czołganiem i pełzaniem dotarłam do końca tego procesu. Więc no most incydentów, przecudny temat, dzisiaj właśnie o tym. Bo to jest tak, jak czegoś chcesz, tak? Czegoś chcesz, czegoś bardzo chcesz i to jest takie Twoje pragnienie i podejmujesz decyzję, że idziesz w to, nie wiem, w nową relację, w nową pracę, w nowe miejsce zamieszkania, w zmianę. I nagle co się dzieje? I nagle masz ciąg wydarzeń, które są dla Ciebie trudne, mniej lub bardziej. Czyli może się okazać, że tak, że nagle się coś wali w Twojej relacji, w Twojej pracy, nagle siada Ci zdrowie. Nagle jest tak ogromna kumulacja zdarzeń dla Ciebie dyskomfortowych i trudnych, że myślisz sobie, halo, przecież miało być tak pięknie. Przecież tutaj słucham różnych osób. Przecież ja już wiem, na czym to polega. Przecież ja tutaj siedzę, wizualizuję, czuję, wysyłam wibracje i w ogóle po prostu miało być tak cudownie. To było moje myślenie. Miało być tak cudownie. A tu nagle taka gleba. Halo, co tutaj się dzieje? No właśnie. I to jest ten moment, w którym potrzebujesz sobie przypomnieć, że Twoją największą mocą jest wybór. Ja o tym zapomniałam. Twoją największą mocą jest wybór postrzegania. Spostrzegania. Oceny tego, co się wydarza. I masz teraz dwie możliwości. Albo to, co trudne, będziesz postrzegać jako kryzys. No i już czujesz, że wtedy będzie pod górę. Pamiętam jak dziś. No wtedy moje postrzeganie było inne niż teraz. Więc albo będziemy patrzeć na to jako kryzys i będziemy w przerażeniu, co tu się dzieje, właśnie w tym myśleniu, ale miało być tak fantastycznie, albo będziemy uważni i będziemy patrzeć na to, jak na most incydentów, czyli jak na ciąg zdarzeń, które mają mi pomóc przejść z jednej linii życia na inną linię życia. Bo o tym jest most incydentów, czyli ciąg wydarzeń, pewien proces, który ma nam pomóc przejść ze starego w nowe.
No i teraz pytanie, czy to musi być takie trudne. Więc samo spojrzenie na to z większego dystansu, nie wchodzenie emocjonalne w to, co się dzieje. Oczywiście na tyle, na ile potrafisz, tak? Bo to nie jest tak, że macie nic nie ruszać. No będzie cię ruszać, ale pewnego rodzaju dystans, jak najmniejsze emocjonalne wchodzenie w to, co się wydarza. Pewna świadomość i wiara w proces. To jest najważniejsza rzecz. Jak zdecydowałeś, że coś chcesz mieć, to uwierz w proces. Kiedy nam brakuje tej wiary, to co robimy? To my albo odpuszczamy, czyli wycofujemy się z naszej decyzji. Masz do tego prawo, to jest okej. To jest okej. A jednocześnie zauważ, że jak zaczynamy to oceniać, że coś jest złe, straszne, okrutne, zbyt bolesne, to bardzo łatwo się wycofać. No gorzej, jak się wycofać nie da. W moim przypadku wycofać się nie dało, a zresztą nie chciałam się wycofać. Ale czasami możesz się wycofać, a czasami nie możesz się wycofać. Tylko już, wiecie, no, trzeba iść dalej, tak? I patrzeć tylko do przodu. Więc jak nie wkładasz w to tyle emocji, jak się trochę od tego oddalasz, jak zaczynasz to obserwować i wiesz, że to są te zdarzenia, nawet jeśli trudne i bolesne, to one mnie zaprowadzą na nową linię życia. Zaraz Ci powiem dlaczego. Kolejna ważna rzecz. Zapraszam Cię, żebyś odróżniał ból od cierpienia. Ha! Pierwsza rzecz. Można odróżnić ból od cierpienia pod takim względem, że ból jest fizyczny, a cierpienie jest psychiczne. Okej? Okay? I to jest bardzo ważne. Więc zauważ, czy Ciebie to boli fizycznie, czy jednak to jest cierpienie, czyli Ty przechodzisz przez te trudne wydarzenia cierpiąc. Teraz ból jest fizyczny, a cierpienie jest z głowy. Jeżeli Ty oceniasz daną sytuację, jeżeli Ty ją jeszcze tam podkręcasz emocjami, złości, żalu, strachu, niezgody, no to powodujesz sama sobie cierpienie. Kolejna rzecz. Ból bardzo często jest mocniejszy, gwałtowniejszy, ale w porównaniu z cierpieniem jest krótszy. Natomiast cierpienie jest, jakby Ci to opowiedzieć, żebyś to poczuł, a cierpienie jest takie jednostajne i takie ciągnące się jak guma w gaciach. Dlaczego? No dlatego, że to robi nasza głowa, to nasze myśli tam wchodzące, oceniające, memłające, niechcące się zgodzić na to, co jest, ten brak akceptacji, to ego, które tam zaprzecza i się kłóci ze światem, tak? Więc wtedy to cierpienie jest bardziej jakby wypłaszczone, ale się przedłuża. Zauważ, czy masz takie doświadczenia. Więc tego można doświadczać podczas przechodzenia przez most incydentów, ale świadomość, że to, co się dzieje, prowadzi mnie tam, dokąd ja zdecydowałem, że chcę iść, chcę tam dotrzeć, chcę tam być. No to już jest bardzo uwalniające i przynoszące bardzo dużo akceptacji. I zresztą można to powiedzieć w ten sposób, jak coś naprawdę Cię w życiu trudnego spotyka, jak Cię kurna zamiotło, jak Cię po prostu podstawiło pod ścianą i Cię prawie rozstrzelało życie, no to dokonaj wyboru. To popatrz na to, jak na szansę,
że coś nowego, lepszego może z tego być. Że ten trudny moment jest momentem transformacji, tylko go po prostu wykorzystaj. Okej, idziemy dalej. Jeszcze raz. Most incydentów, czyli jakaś seria wydarzeń, rzeczy trudnych, pomagają nam opuścić starą linię życia i przejść na nową linię życia. I teraz dlaczego tak się dzieje? Na starej linii życia masz pewną tożsamość. Czyli myślisz w określony sposób, masz pewne określone emocje, które czujesz najczęściej. Masz pewne nawykowe działania i reakcje. Masz pewnych ludzi wokół siebie. Masz pewne przekonania, które pozwalały ci być na tej linii życia, na której byłaś. I jeszcze jedną nogą jesteś. A teraz chcesz przejść na inną linię życia. I na tej innej linii życia masz mieć inne myślenie, czyli potrzebujesz zmienić swoje myślenie. Potrzebujesz innych przekonań. Potrzebujesz innych emocji. Potrzebujesz uczuć zamiast emocji. Potrzebujesz innych nawyków w działaniu. Potrzebujesz innych ludzi wokół siebie. Dlaczego ty tego potrzebujesz? Bo ty potrzebujesz na innej linii życia mieć inną tożsamość. Ty się potrzebujesz stać kimś innym. Jeśli tak nie będzie, jeśli ty się nie staniesz kimś innym, to ty się nie utrzymasz na tej linii życia. Ty nie utrzymasz tego, z czym się przywitasz. To są te wszystkie historie, kiedy ludzie tak mocno cisnęli do sukcesu, stanęli na szczycie, po czym był taki łomot. Wiecie, o czym mówię? Czyli jeżeli my podczas tej podróży, i ta podróż to jest most incydentów, który nam pomaga zmienić myślenie, działanie, nawyki, ludzi wokół siebie, który nam pozwala zmienić tożsamość. I więc bądźmy za to wdzięczni. Zmieńmy swoje postrzeganie. Bo jak my przejdziemy z odwagą tę drogę, nawet jak boli, a nie musisz z tego robić cierpienia, może boleć. Tak? To jak my przejdziemy tę drogę, staniemy na tej nowej linii życia, na tym naszym szczycie, to my się tam utrzymamy, bo my tam będziemy pasować jak klucz do zamka, jak puzzle do puzzla, bo to będzie nasza linia życia. Jak my tego nie przejdziemy, nie przerobimy, nie zmienimy się, to się nie utrzymujemy na tej nowej linii życia. I robimy sobie cierpienie. Ok? Czyli w czasie mostu incydentów my mamy szansę kształtować naszą nową tożsamość. Teraz błąd, który my popełniamy, to jest taki, że mówimy sobie, ok, chcę czegoś innego, ok, i zaczynam robić coś innego, wykonuję już inne działania, ale myślenie i stan emocjonalny pozostaje ten sam. I zaczyna być opór w stosunku do tych wydarzeń na moście incydentów, które się dzieją. Zaczynamy oporować. Na przykład obracamy się w kręgu tych samych ludzi, nie widząc tego, że ci ludzie, którzy byli wokół nas, oczywiście nie wszyscy, ale rozejrzyj się, że być może niektórzy z tych ludzi, którzy byli wokół ciebie, na tej linii życia, z której ty schodzisz, oni już nie będą pasować do tej nowej linii życia. I ty po prostu potrzebujesz pozwolić sobie puścić pewne relacje, pewne schematy myślenia, pewne emocje trzymające cię na tej starej linii życia, pewne nawyki.
Ty potrzebujesz pozwolić sobie, żeby to po prostu puścić. I to jest tak, że świat jakby nas pytał: naprawdę tego chcesz? Naprawdę? Okej, to ja ci pomogę, bo ty chcesz czegoś innego, nowej linii życia, nowej tożsamości, to ja ci pomogę. Czyli po prostu wiecie, jak to jest. Jeszcze z trochę innej strony. My to tak lubimy, ludzie tak mają, umysł tak lubi. Trzymam jeszcze tu się starego, ale tu już się trzymam nowego. I my tak lubimy stać w rozkroku. Czyli tu jeszcze trzymam się starych relacji, ale tu już chcę nowych relacji. Nie? I to w ogóle nie pasuje do siebie, ale my jeszcze się trzymamy. Chcemy być jak te małpki. Jeszcze się trzymam starego drzewa, ale już chcę złapać nowe drzewo. Czasami tak się da. I zaraz o tym powiem. Ale czasami tak się nie da. Okay? Czyli zobacz, nie możesz wejść w inną relację romantyczną, dopóki nie zakończysz starej. Bo czym się to kończy? No kurna glebą. No po prostu. Możesz mieć jeszcze starą pracę i już szukać nowej, ale szukać. A nie możesz pracować w starej pracy i pracować w nowej pracy. Znaczy, pewnie do pewnego momentu możesz, pod warunkiem, że tu masz pół etatu i tu masz pół etatu, ale na cały etat, no nie. A nasz umysł by tak bardzo chciał, bo on tak lubi się czuć bezpiecznie, a tak się nie zawsze da. Albo zaryzykuję stwierdzenie, że najczęściej się nie da. Czyli my potrzebujemy po prostu puścić. I to jest ten taki trudny moment, kiedy jest dużo strachu. Czyli ja puszczam coś, a tu jeszcze dobrze nie chwyciłam. Jeszcze się dobrze nie złapałam czegoś nowego, nie? I to jest ten moment taki: o Jezus, boję się, co to będzie? I teraz uważaj. Ja ci nie każę rzucać twojej pracy i dopiero szukać nowej, żebyśmy się rozumieli. To nie chodzi o to. Okej? Okay? Bo czasami jak o tym opowiadam, to ludzie tak sobie to interpretują. To w ogóle nie chodzi o to. Ale może się tak zdarzyć, że jak puścisz intencję, chcę nową pracę, to cię ze starej zwolnią. I żebyś się nie przerażała, nie przerażał, że co tu się wydarzyło? No przecież ja dopiero zacząłem wizualizować, manifestować nową pracę, a tu już mnie starej wywalili, co ja mam teraz zrobić? To jest ten trudny moment, kiedy życie ci pomaga i coś ci zabiera. I mówi: ale chciałeś, kochany, kochanie, pomagam ci. To ja ci to zabiorę, bo to ci już ci nie służy, a ty uwierz w proces i szukaj nowego. I to jest ten naprawdę taki moment, kiedy jesteś nigdzie, ani w starej, ani w nowej. I to jest ten moment transformacji, to jest to: sprawdzam, jak silną mam wiarę w proces, jak mocno wierzę w siebie, w swój potencjał, w swoje talenty, w życie, że mnie wspiera. To jest ten moment, więc się nie bój, jak ci życie zabiera. Stań mocno na nogach i wizualizuj. I działaj, i słuchaj siebie, i swojego serca, i złapiesz się nowej gałęzi, i przejdziesz na nową linię życia. Więc może być w życiu tak, że życie ci coś zabierze i to będzie dla ciebie trudne i niespodziewane, po to, żeby zrobić miejsce na nowe i po to, żebyś przeszedł na nową linię życia, bo to stare tam w nowym już nie pasuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Masz wybór. Ty możesz świadomie zdecydować i są tacy ludzie, ja nie mówię, że ty masz to robić, ale rozważ w sobie. Są tacy ludzie, którzy tak działają. Świadomie puszczają stare, żeby pójść w nowe. Czyli potrafią
panować nad swoim lękiem, czyli tym z umysłu, który tam opowiada, że będzie źle, strasznie, w ogóle wszystko się zawali. Ok? Więc są tacy ludzie i to też jest metoda, sposób na przejście przez most incydentów. Okej, no to ja w takim razie decyduję, no to ja puszczam tą pracę, składam wypowiedzenie i idę szukać nowej, nawet jeżeli przez jakiś czas nie będę jej mieć. Albo puszczam tą relację i przez chwilę będę sam sama, bo ja czekam na nową relację. Okej? Ale jest też jeszcze trzeci sposób. I tutaj zainspirowała mnie bardzo jedna z kobiet, którą na Facebooku gdzieś mi się tam przewinęła. I ona dała taki przykład. Jeżeli w tej ręce trzymasz kawę i to jest to, co trzymałeś przez ileś lat, a chcesz, i już nie chcesz kawy, ale chcesz sok, to są ludzie, którzy zaczynają dolewać soku do kawy. I tak też się da. I my bardzo często wybieramy to, że jeszcze jestem w starym, ale to już trochę robię z nowego, czyli dolewam sok do kawy. Ale, i to jest ważne, rób to świadomie, czyli kochanie, miej świadomość, że jak będziesz dolewać kawy, soku do kawy, to przez jakiś czas ani kawa nie będzie smakować, ani sok nie będzie smakować, bo to będzie bełt, tak? Kawy i soku. Czyli będzie to polegało na tym, że ani w starym nie będzie Ci dobrze, już Cię kłuje w tyłek, tak? Już widzisz coraz więcej, już postrzegasz, że to nie jest dla Ciebie, już czujesz ten dyskomfort, ale w nowym też, kurde, jeszcze jakoś jest niekomfortowo, bo niepewnie, bo jeszcze nie wszystko widać, bo trzeba tej wiary w ten proces. I jest takie, ani kawa, ani sok nie smakuje. I znowuż, jak masz tendencję, a to ja to mam gdzieś, nie chcę tego soku, nie chcę tej kawy, albo wracam do kawy i już, tak? Więc jeżeli masz tą świadomość, że tu się miesza stare z nowym, no to miej zgodę i akceptację na to, że będzie Ci już starym, no nie fajnie, nie? Ale tam kucharz jeszcze Ci gotuje, nie? Tam jeszcze tam trochę musi się pogotować. No więc jeszcze sobie posiedzisz, tak? W tej kawie trochę soku tam jest. No nie jest to smaczne. Ale w pewnym momencie tego soku będzie na tyle dużo w tej kawie, tak, że jakby już będziesz czuł, że pijesz sam sok. Tak? Im więcej będzie soku, tym mniej będzie kawy. I wtedy zaczniesz czuć smak tego nowego, tego bycia na tej nowej linii życia. No dobra. Ostatnie parę słów. To, co mamy zrobić, to wierzyć w proces. Wierzyć w proces. To jest najważniejsze. Cokolwiek Cię w życiu spotyka, ja parę lat temu nie wierzyłam w proces. I oczywiście, że przeszłam przez most. Oczywiście, że tak, ale zabrało mi to strasznie dużo czasu. Było w tym dużo bólu, było w tym dużo cierpienia, były w tym absolutne zjazdy energetyczne. Nie było to przyjemne, bo ja nie wierzyłam w proces. Ale dzisiaj jestem wdzięczna za te wydarzenia, bo dzisiaj już wierzę. Dzisiaj już naprawdę. I na koniec. To już wiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ten most incydentów jest czasem taki trudny. I teraz jest istotna jedna rzecz. Im dalsza linia życia, ta nowa, im ona jest dalej od Ciebie, im ta nowa linia życia jest dalej od tej, na której jesteś teraz, tym proces
transformacji i przejścia ze starej linii życia na nową linię życia będzie po pierwsze dłuższy, po drugie gwałtowniejszy, trudniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jakby na tej linii, na której jesteś, masz pewne wibracje, określone wibracje, które są kompletnie różne od tej linii życia, na którą się chcesz dostać. I one do siebie nie pasują, nawet nie są podobne w żaden sposób. Więc mało, że to zajmie chwilę dłużej, to jeszcze ty musisz zmienić też swoją częstotliwość. Więc ta zmiana, to przejście jest gwałtowniejsze, jest trudniejsze, jest bardziej czasami bolesne, bo te wibracje do siebie nie pasują, tak? Tutaj są kropki, a tam są krzyżyki i to kompletnie do siebie nie pasuje, tak? Nawet te krzyżyki nie są półokrągłe, nie mają nic wspólnego z kropkami. Więc zobacz, ile ty rzeczy potrzebujesz zostawić w tych kropkach, na tej linii życia w kropki, tak? Jak ty musisz to wszystko po prostu opuścić, zostawić ze zgodą, akceptacją, jak ty musisz przetransformować siebie w tożsamości, żeby zacząć wibracyjnie pasować do krzyżyków. No i to mało, że trwa, to jeszcze bywa trudne, gwałtowne, bolesne. Więc uwierz w proces. Każdy kryzys, każdy, a szczególnie jak ci się tak po prostu, wszystko ci się tak jak domino poszło, zwaliło się, to ja ci mówię dziękuj. To ja ci mówię dziękuj, spokojnie, dziękuję, widzę, to jest most incydentów, idę. Wspaniale. I co nam transformuje emocje na uczucia? Co nam przetransformuje strach do odwagi? Wdzięczność. Więc po prostu bądź wdzięczna, wdzięczny za każdy kryzys. Szczególnie ten taki jak klocki domino, bo to znaczy, że idziesz, że wszechświat mówi zapraszam, proszę, robimy miejsce na nowe. A zatem nie oporuj, bo przejdziesz most incydentów, bo masz dwie drogi. Albo zawrócisz i powiesz, nie, to ja już tego nie chcę nowego, bo za dużo. Twój wybór, okej, w porządku. Ale jak się zdecydujesz, że idziesz, to przejdziesz. Oczywiście, że przejdziesz. Tylko od twojej reakcji, od twojego postrzegania tego, co się wydarza, będzie zależało, jak to będzie szybko, no i jak mocno to będzie dla ciebie bolesne, jak to będzie dla ciebie trudne. To twoje postrzeganie o tym decyduje. A zatem, kochani, naprawdę odwagi, ok? Odwagi i wiary w proces. I to jest najważniejsze. A na każdą linię życia potrafimy przejść, jeśli tylko podejmiemy decyzję i zaufamy procesowi i będziemy robić nasze kroki, nie kłócąc się z życiem, nie oporując. Im mniejszy opór, tym szybciej nas tam po prostu zaniesie fala szczęścia na tą nową linię życia. Dobrze, kochani, dziękuję, ściskam, pozdrawiam. Do kolejnego filmu.